MGN najlepsze suple. Sprawdź towar już dziś. Siemano, Mateusz Piściwujewski, Łabuś na bieżąco, razem ze mną strollowany. Witam. Bardzo serdecznie. Jak tam się czujesz? Dobrze, jutro już wojna, wyjaśnimy nasze niesnaski, bo wiele słów padło. Weryfikacja jutro. Ale z tego, co ja tak zaobserwowałem, to wiele słów padało wcześniej, a już teraz tak mi się wydaje, że trochę to wygasło. No, nie mam serca. Ja nie przyszedłem tylko dla dymów, bo chciałem wyjaśnić mój konflikt, on się do mnie uśmiecha, przebija mi żółwiki. No co ja mam na taką podstawę? No głupio mi by było, ja też jestem dobry chłopak i ja nie potrzebuję tej spiny. Powiedział głupotę tam kiedyś w internecie, odkręcił się od tego, trochę pokłamał, trochę nie, już przebaczam. Już jutro weryfikacja, już nikogo to nie interesuje. Każdy, kto miał kupić bilet, kupił bilet, każdy, kto miał kupić pay-per-view, założy się, że jutro kupi pay-per-view. I nic się już nie zmieni. Także gra medialna wszystkich tu zawodników. Ja jestem przy nich aniołkiem w sumie, to co się odpierdoliło przez te całe wszystkie konferencje. Wielogochę zawinęli, nie wiem czy wy wiecie widzowie. Coś słyszałem, no właśnie, szok. To co się odpiernicza to jest masakra. Znaczy masakra, ja zaczynałem fejma, to mi się podoba to, ale to jest czasami za mała głowa na to wszystko, nie? Ale dużo więcej było takich, że tak powiem, dymów i takich dziwnych sytuacji, jak się zaczynał ten fame, niż jak są teraz. Na przykład nie, w prime było najwięcej nie dziwnych sytuacji ze strony zawodników, ale niesmacznych, a tutaj to jeszcze ujdzie, nie? Czyli w prime było gorzej niż w początkowym fejmie? Kurde, ciężko mi powiedzieć, bo nie znałem takich postaci jak na przykład Jaś Kapela, czy tacy właśnie ludzie i to mi bardzo zryło tam czosnek, nie? Ale w fejmie, pierwsze fejmy były dość grzeczne, nie? Ja nie wiem, bo nie byłem na konferencji na fejmie. Nie, no tam też bonus krzesłami rzucał. A, faktycznie, stołami, no. No, to jeszcze jest w ramach, ale wiesz, Martę, jak już wjeżdża... Pamiętasz Martę? Ale jak już wjeżdża temat rodzinny, jeżeli się rzuca stołami tyle od ochroniarza, to już jest kurwa grubo, nie? Wiedziałeś, co ten ochroniarz zrobił, jakiego Matrixa? On właśnie zrobił Matrixa już jak ten stół był za nim, mi się wydaje. Więc nie dużo mu to pomogło, ale i tak szacun, że się tak wygiął fajnie. Gra medialna została zrobiona, myślę, przez wszystkich na 10 na 10. Na szóstkę, a karta walk też jest na szóstkę. Myślę, że lepsza niż Fame 20. Myślę, zobaczymy, czy się nie zmieni przed jutrem. Ja mówię obiektywnie, nie, bo tu jestem, bo no ja też jestem obiektywnym gościem, prowadzę content newsowo, komentarze i teraz go odpuściłem na podczas przygotowań, miałem duże wyświetlenia. Naprawdę nie wiem, czy to nie jest najmocniejsza karta, na jakiej byłem w życiu. Ale jeżeli już poruszyłeś ten temat, no to... Nie wiem, czy dobrze zrobiłeś, że odpuściłeś sobie swój content, jeżeli dobrze szło, bo ja też widziałem, jak coś się wyświetla mi na przykład na karcie głównej, ogólnie widzę, że się na przykład wyświetla, czy u Huberta, jak patrzy na YouTubie, czy u kogoś innego, widzę, że coś się wyświetla, widziałem twoje filmiki, że się wyświetlały, no. To znaczy, że dobrze idzie. Tak, tak. No to nie wiem, czy to jest dobrze, że ty sobie odpuściłeś robienie tych filmików na poczet treningów do walki freakfightowej, no bo wiesz, jak niektórzy twórcy kończyli, tak, jeżeli odpuszczali ja to wszystko. Ja zakończyłem za tak, ja 6 razy walczyłem i za każdym razem robiłem to samo, czyli kanał z góry, jak jest walka, no niestety szedł na dno, no bo ja dużo trenuję, ja się przygotowuję jak zawodowiec, staram przynajmniej, a inni friki lecą w chuja i mają siłę na wszystko innego, no nie miałem siły nagrywać, nie chciałem się nagrywać, nie walę tutaj w kulki, wrócę po klaucie i sobie znowu skoczę, tym bardziej, że jestem teraz komentarze i newsy, to jest bardzo łatwy content do szybkiego powrotu na szczyt. No, więc ja się o nic nie obawiam. Ja zrobiłem z 5000 wyświetleń na CS-ie, właśnie zacząłem newsy nagrywać. Po tygodniu już miałem pierwsze filmy po 50-60 tysięcy. Ale to wiesz, jeżeli będziesz chciał dalej walczyć, no to znowu wrócisz, no załóżmy, że wrócisz znowu, dalej będziesz miał dobre wyświetlenia, no to przyjdzie znowu walka i znowu będziesz musiał spać. No. Będę miał... lepiej to połączyć? Ta walka naprawdę była, siedziała mi w głowie, że muszę po tarzanie naprawdę miałem zryty czosnek. Teraz sobie jakoś to zaplanuję sensownie, żeby było, chociaż streamowałem praktycznie codziennie do tej walki, bo streamy są takie, że odpalasz, gadasz z ludźmi i na przykład dbałem o ten algorytm streamując, bo to nie było, że ja nie miałem żadnego ruchu na kanale, po prostu zamiast YouTube'a streamowałem. Na przykład na streamie z newsów potrafiłem mieć 1500 osób, także spoko wynik, nie? Jeżeli chodzi o twój konflikt, że tak można to nazwać, z Bestią, ty żałujesz jakichś słów wypowiedzianych? No bo tam w pewnym momencie padały mocne słowa. Nie, no to takie gimnazjalne, to kogoś powiedzieć śmieciu, frajerze, czy to nie padł frajer, ale dla mnie frajer to nie jest. Ja nie siedziałem w więzieniu, więc mam w dupie tej slangi, ja po prostu mówię frajer, tak jak się mówiło kiedyś. I gimnazjum się mówiło, no nie, no słowa to tylko słowa, jutro czyny. Będę zwycięzcą tego konfliktu, od razu wam podpowiem. Nie chcę być pyszny, nie lubię też sztucznej szczerości. Całe życie byłem taki szczery, skromny, wychodziło to ze mnie, ale no może już
czas przestać. Po prostu czuję, że wygram, mówię, że wygram, a ludzie mi oskarżają, że zmieniłem się czy coś. No okej, zmieniłem się, bo zdobyłem poczucie własnej wartości, które mnie blokowało i którego wcześniej nie miałem, bo jest, myślę, bardzo ważne. Zobaczcie, jak Gamer o sobie mówi. Też taki mental mistrza, będę najlepszy na świecie i tak dalej, że jak nie chcesz być najlepszy, nie mówisz o tym i przede wszystkim tak nie myślisz, to nigdy nie będziesz najlepszy i nie będziesz wygrywał walk. Ja myślę, że to też zależy od człowieka, jak to ma jakie podejście. Każdy będzie z innym podejściem inaczej funkcjonował. Ale jak to słyszę, że ktoś mówi, że przegram tą walkę, to na chują tam wychodzi. Nie, no tak to nie, to tak to wiesz. O to mi chodzi mniej więcej, więc tak, ja mówię, że ja wygram jutro walkę, wierzę. Ty miałeś takie myśli cały czas, że walczyłeś, trenowałeś i miałeś cały czas, że i tak przegrasz? Z Hetmanem, z Mielonidasem, z Ratajem Rewas, cały czas w głowie przegram. Z Tarzanem to jest w ogóle. Taki chory mental, a dużo się zmieniło, nie wiem dlaczego. Stwierdziłem, że albo zmienię mental i podejście, bo na treningach idzie dobrze, albo chuj w to i już tego nie robię i mogę się zamknąć na YouTubie, bo dobre wyświetlenia mam, wyżyję sobie z tego bez problemu. Ale lubię te walki, strasznie miałem dołka, jak moja walka z Arzanem wyglądała, dlatego jutro chcę wejść, pokazać co potrafię. Już zaspoileruję, mam nadzieję, że wyzwać Piotra Szeligę do walki. No bo jest oszustem, a nie lubię oszustów, sram na oszustów od 10 lat. Od dekady walczę z oszustami, najpierw CSGO. Ale o co ci chodzi, że jest oszustem? No, rzucił typera Bugmacherskiego za 10 tysięcy na swojego story, wygenerował mu kupon, on oszukał swoich widzów, bo napisał, że to jego kupon, że teraz gra z tym Bugmacherem, że wygrał z nim pieniądze, a potem jak idiota 4 dni później wyleciał sobie na wakacje i udawał, że nie ma tam metu, że on faktycznie grał te kupony, nic nie pokazał. No i wiesz, a wydało się to, że zapomniał live'a wyłączyć i był ta rozmowa na live'ie. Była stawka i za 3 godziny już był gotowy kupon wrzucony na story, wygenerowany z super kursami, nie? Więc on nie oszukuje się ludzi, bo dzięki ludziom tu jesteśmy i kto oszukuje ludzi powinien być kurwa albo przepraszam i oddaję pieniądze, albo powinien być wykluczony już takiego zaufania ludzi. No ale chyba już nikt nie ufa temu kurwa oszustowi, nie? Po tym co odjebał. Strasznie mnie to wkurwiło, bo nawet nie tu chodzi o przytyk czy o wykrzyczenie sobie walki, tylko ja po prostu z nim wchodzisz na mój kanał, masz 10 lat temu filmy o oszustach z CSGO, jak się nie dać oszukać. Ja po prostu czułem zawsze potrzebę, żeby ludzie nie tracili swoich pieniędzy na poczet złodziei i zawsze im pomagałem. To wystarczy wejść na kanał sterowany, sobie zobaczcie filmy stare. To nie jest tak, że ja sobie teraz coś wymyśliłem, że jestem szeryfem, nie? Zawsze chciałem być szeryfem, 10 lat temu też. I teraz masz ochotę wyjaśnić to sobie z Piotrkiem w oktagonie i na konferencjach zapewne. No, ja pisałem do niego, żeby to po prostu załagodzić. Mówię, Piotrek, dzień przed Wigilią wrzucasz takie gówno, ludzie są w ciebie zaślepieni, ufają ci, mówisz do nich siemanko, mordeczki, a potem wrzucasz jakiś shit na story, shit kupon, bo ja nie wiem, czy ten jego sponsor był oszustem, tylko oszustwem było to, że wygenerowany kupon rzucił na story i się z tego nie wytłumaczył. No i po prostu chciałem zagadać, nie odpisał, oczywiście nie odczytał, olał, jak wszystko woli Piotr już przemilczeć. No to nie wiem, może pogadamy na konferencji, ja mu na rodzinę nie będę, na tematy rodziny nie będę wjeżdżał, więc nie ma czego się bać. Dostał Natana, żeby go trochę odbudować, dostał od każdego zawodowca w pizdę. Jest taką pacynką, którą próbowali wypromować na osobę, która wchodzi do zawodowca i daje jej równą walkę. Tylko że nie pykło, bo on zawsze dostawał w pizdę. Chyba że sobie ktoś rękę złamał, albo Gabryś na przykład wszedł mu w cios tą prawą ręką. Jak on nie nokautował tą prawą ręką, to zauważ, że każdą walkę przegrywał. Także jestem w stanie, myślę, jak bestię pokonam i pokażę sobie, że potrafię trzymać fason w oktagonie i ten mental gdzieś tam trzymać i nie robić głupich rzeczy, to myślę, że będę w stanie go wezwać i z nie wygrać. I no, tym bardziej limit wagowy, stopień, żeby była motywacja, żebym kurwa ci uwagę, nie? Słuchaj, bestia wygrał kiedyś z Piotrkiem. Dokładnie, no jest do pokonania, jest do pokonania. Ale teraz Piotr też jest inny Piotrek. No dokładnie. Przyszedł do trenera Mirka, to ja też widzę nawet też zachowanie. No też trenuję, nie? Może nie widać, ale no ja nie dużo trenuję i jeszcze takich zawodników, nawet profesjonalnych, nie? Roy Nelson, UFC. Wpiszcie sobie, co robi chłop. Też jest grubasem. Zobaczycie jutro. Wpiszcie sobie strollowany jutro w TikToka, będą powtórki. Dobra, to co, ja nie zatrzymuję. Przepraszam, jakiego TikToka, kupujcie pay-per-view od mojego linku, proszę. Dziękuję za rozmowę. Dzięki bardzo. Trzymaj się, z tobą się zawsze mi gada. Pozdrawiam widzów, subskrybujcie. Dzięki bardzo. Dzięki.